Marcin Held, Satoshi Ishii, Marcin Tybura. Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Tak? To zacznę. Może zaczniemy takim wątkiem kulinarnym przed galą KSW 58. Michał Cukier Michalski. A kto to jest? Serek. Serek to jest mój przyjaciel bardzo dobry od dawna, któremu gdzieś tam się noga powinęła i po prostu gdzieś tam w taki sposób, jak mogłem go pozdrowić, to chciałem go pozdrowić. Jasne. Przed tą walką to będzie takie, można powiedzieć, nowe otwarcie w swojej karierze, bo zmiana klubu i czy zatem możemy powiedzieć, że do klatki wejdzie zupełnie inny Michał Michalski. No wiesz, właśnie ostatnio bardzo często to słyszę. Taka, ludzie może starają się nałożyć presję, której ja staram sobie nie nakładać, że Ankos to będzie teraz ostry zawodnik i tak dalej. Nie, ja tam przepracowałem solidnie 3 miesiące. Myślę, że to jest jeszcze za krótki okres, żeby zrobić jakiś mega progres w zapasach, aczkolwiek czuję się dużo lepszym zawodnikiem niż zanim przyjechałem do Ankosu. Poprawiłem swój warsztat gdzieś tam na pewno w małym stopniu, aczkolwiek nie jeszcze w takim, żeby to było aż tak widoczne na dzień dzisiejszy, ale czuję się lepszym zawodnikiem, mam lepszych sparring partnerów, dobrego trenera nad sobą, także myślę, że wykorzystałem ten czas, który miałem do 100% możliwości. No mówisz, masz dobrego trenera, wszyscy się zgodzimy, w ogóle przyjechał 4 godziny temu do hotelu, prosto z lotniska z Dubaju, czy już zdążyliście wymienić taktyczne spostrzeżenia co do walki, nie wypytałeś, Andrzej powiedział ci wszystko co do odnośnie walki. Tak, no trener jest bardzo zapracowanym człowiekiem. Zawodnicy walczą w różnych miejscach na świecie, także ma trochę tych wyjazdów. Tak, spotkałem się z trenerem, gdzieś tam trochę pogadaliśmy. Myślę, że na taki już stricte ostry plan będziemy jutro sobie układać przed samą walką, po rozruchu. Także jeszcze na razie jest ten taki luz, powoli wgrywanie tej wojny, która będzie jutro, ale to jeszcze nie to, dopiero od jutra tak naprawdę wszystko już będzie wkładane do głowy. Przyjeżdżasz do Ankosu, pierwsze treningi, ja wiem, że tam bywa ciekawie na tych pierwszych treningach, że tak powiem, był chrzest bojowy, porzucali tobą trochę, bo ja wiem, że byli tacy zawodnicy, którzy bardzo źle wspominają te początki w Ankosie. No wiadomo, wiesz, przyjeżdżasz do nowego klubu, chłopaki chcą ci pokazać, że to ty jesteś u nich i tak naprawdę no gdzieś tam zanim się zapoznamy bliżej i tak dalej, no to każdy ci chce coś udowodnić, prawda? Ja się tam bardzo dobrze odnalazłem, wiadomo, takie pierwsze te frycowe to trzeba było tak jak mówisz polatać z niektórymi zawodnikami, ale jakoś udało mi się to przetrwać, mamy wszyscy dobry kontakt, myślę, że zaklimatyzowałem się świetnie w Ankosie, naprawdę mam bardzo dobry kontakt z każdym. I no mówię, to jest normalne, przyjeżdżasz do nowego klubu, jest okres aklimatyzacji, a w Ankosie no wiemy jak jest, twarda szkoła i no jeśli jest to dla ciebie, to zostaniesz, jeśli niestety nie, no to podziękujesz i wrócisz do siebie zaspokojony. Po porannej wadze siłą rzeczy oglądałem każdego na śniadaniu, no to jadłeś raczej spokojnie, z opamiętaniem, niektórzy tego nie robili, słyszałem, że zazdrościłeś Longerowi, że waga ciężka to może sobie pozwolić, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Już mówię, tak, kilka razy w życiu zrobiłem ten błąd podczas tego ładowania, które jest bardzo istotne, też waliłem w siebie jedzenie na chama i później gdzieś tam w walce mi to w ręce puchły, raz zrobiłem tak jak ładowanie jak trzeba było i było elegancko, także myślę, że teraz też starałem się to gdzieś z głową. Jak się najadłem, trzeba było trochę teraz odpocząć, nie na siłę, także starałem się to właśnie zrobić z głową, nie jeść nic słodkiego, nie jeść żadnych fast foodów, trzymać się stricte wypiski. No waga ciężka rządzi się swoimi prawami, no, chłopaki nie muszą robić jakieś tam wagi, tak jak w tych niższych wagach my robimy, katujemy się, oni no spokojnie, Longer mówi, że 3 kilo zrobił dzisiaj, bo nie zjadł śniadania czy wczoraj kolacji, to jest jego robienie wagi, dlatego mu zazdroszczę, nie? Bo ja musiałem siedzieć w wannie gorącej i gdzieś tam katować te kilogramy. Ale dzisiaj nad wyraz było ok, zrobienie wagi. Powiedziałeś, że nie chcesz nakładać na siebie dodatkowej presji, ale ja się zastanawiam, czy ty obserwujesz to, co dzieje się w dywizji półśredniej w KSW. Czy marzysz o tym, o czym myślę marzy każdy sportowiec, czyli o tym, żeby sięgnąć po trofeum? Więc tak, obserwuję bardzo skrupulatnie, co się dzieje w mojej wadze. Powiększyło się, że tak powiem, grono gagatków do wyścigu do pasa. No kurde, no wiadomo, że o tym marzę, nie? To jest moje marzenie, po to tu jestem, żeby gdzieś tam bić się o ten pas. Mocno w to wierzę, marzę o tym. Już nawet, kurczę, no
tylko dla samego siebie, że wiesz, że tam gdzieś mały chłopak z Wiochy potrafił się wybić, założył sobie, że będzie do KSW, dostał się do KSW i później założył sobie, że będzie gdzieś ta walka o pas. Może tylko dlatego, żeby wiesz, żeby spróbować i na starość jak będę siedział, powiedz sobie spróbowałem, a nie, że będę siedział i kurwa, może można było spróbować kiedyś, nie? Tylko dążyłem do tego, żeby to zrobić. Trochę mi się przypomina konferencja prasowa Conora McGregora przed pojedynkiem z Dustinem Poirierem, gdzie powiedział, że on walczy po to, żeby highlighty później z dzieckiem oglądać, a nie dla pieniędzy i nie dla sławy. Wiesz co, no na pewno gdzieś tam jest to gdzieś, leży po dwóch stronach, no z tego żyjemy, prawda, robimy to na co dzień, mocno katujemy się na matach, narażamy swoje zdrowie tak naprawdę, ciało, które jest cały czas gdzieś tam w mniejszych urazach, w reżimie treningowym, dieta, wyrzeczenia, także też mi się zdaje, że należy się jakoś za to odpowiednia wypłata, prawda. Ale jest dokładnie też ta druga rzecz, o której mówisz, że być nieśmiertelny, prawda? Odpalisz sobie kiedyś, albo twoje dzieci odpalą YouTube'a, czy wujka Google i ty tam po prostu będziesz, nie? No to powiedz, jak ocenisz teraz zmianę klubu, przygotowanie, czy bardzo się wzmocniłeś w tej dziedzinie zapasu, bo oczywiście o tym mówimy, bo to jest kolebka tego klubu, czy na przykład okazało się, że jednak, nie wiem, stójka bardzo się rozwinęła u ciebie w prostej chłopce? Wiesz co, ja od początku swojej kariery pracuję nad każdą płaszczyzną. To nie jest tak, że ja winduję jedną, a na korzyść drugiej, tylko staram się po prostu być kompletnym zawodnikiem, gdzieś to wszystko robić, tak powiem, na jednym poziomie. Staram się robić parters, zapasy i cały czas stójkę. No gdzieś tam te walki wychodzą, wiadomo, do tej pory wychodziły, że były to wojny w stójce. Tak się układały, no i gdzieś tam tak wyglądały, prawda? Ale mówię, ja nie zaniedbuję żadnej płaszczyzny. No teraz te zapasy na pewno poprawiłem siłą rzeczy, no taki klub, że i tacy zawodnicy, specyfika takich zawodników mocno zapaśniczych i musiałem to poprawić. No. A ja się zastanawiam, czy spoczywa na tobie teraz presja, skoro trenujesz Andrzeja Kościerskiego, no to przecież nie może się odbyć bez chociaż jednych linii lotniczych, które zaprezentujesz. Kurczę, wiesz co, no presja. No, ja sobie staram jej nie nakładać, bo to jest, bo kiedyś nakładałem sobie straszną presję, o co będzie jak przegram, co będzie, nic nie będzie, no, będę dalej walczył, dalej robił swoje, nie, no ale aczkolwiek wiadomo, do każdej walki podchodzę, żeby ją wygrać, to jest moje założenie, to jest mój plan i ja myślę tylko o tym, żeby wyłącznie ją wygrać, nie przewalczyć, nie wejść do walki, nie zawalczyć, tylko żeby wejść i ją wygrać, to jest moje nastawienie, prawda, ale staram się, mówię, nie nakładać sobie jakiejś mega turbo presji, że kurwa, to muszę wygrać, będzie koniec świata, nie, wiadomo, jest to mój, to co robię na co dzień, to czym żyję, ale no mówię, gdzieś ta presja, nie chcę, żeby mnie spalała, nie, bo to sobie za dużo na głowę narzucę, kurwa, co będzie w walce, nie? A staram się tak luźnie do tego podchodzić, ale zawsze ze zwolą zwycięzcy i zębem chęci zwycięzcy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy i powodzenia. Dziękuję. Przydadzą się na pewno. Dzięki.